Panie trenerze, gratulacje w wyniku 2-0 na boisku w Świdwinie. Derby dla Pogoni, współczyna. Fajnie, cieszę zwycięstwo, szczególnie po takiej sromotnej porażce jak w Połczynie tydzień temu. Drużyna się spięła, no, na wyżyny myślę, ale super. Cieszę się, że to zwycięstwo jest również moim bezpośrednim udziałem z racji kontuzji Wojtka Ostrowskiego. Nic, tylko chłopakom pogratulować. No i jeszcze raz mówię, no cieszy prymat również w powiecie, no bo fajnie jest wygrać z miejscowym rywalem, a zwycięstwo 4-0 u nas i tutaj 2-0 daje 6-0 wynik, także super. Zmazaliście plamę przed tygodniem? Ja myślę, że to gdzieś tam zostaje, to 0-6, ale te wszystkie głosy, jakie były gdzieś tam wśród kibiców, myślę, że zapomną o tym szybko. My również chcemy jak najszybciej zapomnieć o tej porażce 0-6. Zresztą dzisiaj, tak jak wspomniałem wcześniej, pokazaliśmy... Czy Pogoń walczy o awans w tym sezonie do wyższej klasy rozgrywkowej? Mówię tak, jesteśmy w czubie tabeli. No, cieszy to, że nie odskoczyliśmy gdzieś tam na dół i nie zgubiliśmy punktów. Do bezpośredniego miejsca premiowanego awansem mamy jeden punkt, no ale to czas pokaże. Ja mówię, ja nie jestem akurat tutaj tak daleko idącym optymistą, jeżeli o awans chodzi. To jest inna gra, inne pieniądze, inni zawodnicy. Na pewno, jeżeli chodzi o ten skład, będzie musiał być wzmocniony, jeżeli miałyby być tutaj jakieś kwestie awansu rozpatrywane. W każdym razie, na dzień dzisiejszy nie z tą drużyną chyba raczej. Ale młodzież trzeba podkreślić, pochwalić po dzisiejszym meczu, no, prawda? Ja tutaj pochwalam pracę dwóch, trzech chłopaków z juniorów, których zresztą tutaj wprowadzamy. Mamy strzelca też wśród nich. Strzelec bramki, Kacper Skorupa, należą mu się tutaj duże, duże gratulacje. Pewnie mu piwo chłopaki postawią za to 1-0. No, wszyscy mówili brawa, jak schodził z boiska. Wierzę, no ja też mówiłem i cieszę się, że mam takiego zawodnika w zespole, który pokazuje, że warto tutaj pracować na treningach.